Ja chciałem poruszyć parę tutaj tematów na temat tych wycen, tego wszystkiego. Tutaj właśnie, co kolega Robert mówił, na moim powiecie doszło do tego, że prawdopodobnie, nie wiem komu tam dokładnie z pracowników agencji dostaje się premię, bo u mnie doszło, że ta wycena ponad normę, to agencja na 600 hektarów już zarobiła 4,5 miliona więcej. Do tego doszło, czyli no ktoś chapnie ładną premię i aby tak dalej było, oni tak na pewno będą mówić, to jest jedna sprawa. Następna sprawa, mój pogląd, no trochę może być dziwny dla niektórych na temat kupowania ziemi przez te małe gospodarstwa. Ja najpierw dałbym im jakieś preferencje, ziemię za symboliczne pieniądze w dzierżawę, żeby zrobili ten rozwój, a nie, że tam nawet 20-hektarowe gospodarstwo przy dzisiejszych cenach. No nie chcę brzydko mówić, na ile go stać? Na 2 hektary, na 3, po 50 tysięcy, po 60 tysięcy, jak ta ziemia tak teraz tak się słyszy chodzi? To nie jest rozwój, tylko to jest stagnacja, bo kredyt się bierze nawet ten agencyjny na 2%, na 15 lat. Chyba, że będzie koniunktura, będzie kryzys. No tak, przez 3 miesiące, no też taka prawda, ten kredyt, to też trzeba sobie powiedzieć, ale ja jestem zwolennikiem dzierżawy, dla przykładu, tak jak jest w innych państwach, długoterminowa, z prawem dziedziczenia, z niewygłupianiem się, żeby zarżnąć tego rolnika dzierżawcę z tym wysokim czynszem, ale żeby jednak był ten rozwój, bo rozwój na czym polega? Rozwój polega na tym, jak się inwestuje w to gospodarstwo, a nie spłaca się zaciągnięte kredyty, tak? Czyli kupuje się maszyny, kupuje się, jak to moje dzieci mówią, śrubki, lemiesze i wtedy napędza się tą gospodarkę. Kiedyś moi rodzice, teściowie mówili, że w sumie rolnictwo wybudowało ten przemysł ciężki. Przemysł ciężki, wiemy, co się z nim stało, został sprzedany. No to co trzeba zrobić? Żeby rolnictwo nie odbudowało znowu przemysłu przez kupowanie, no to trzeba to też sprzedać i prawdopodobnie nie zostanie nic. I tak jak już na wstępie powiedziałem, zostaniemy skolonizowani, co już jesteśmy w sumie. Wracając jeszcze do tych dużych gospodarstw, były lata 2000-2004 przed tym wejściem do Unii, to te potężne gospodarstwa na moim terenie gospodarzyły na takiej zasadzie, że konkretnie z Danii przyjeżdżał na sezon sprzęt, obrabiali wszystko, czyli siali, opryski, kosili, sprzedawali. Sprzęt został sprzedawany w Polsce. I ci dzierżawcy po prostu wyjeżdżali. Na zimę wszystko zamknięte na cztery spusty. I nagle po 2004 roku, jakby mieli gdzieś jakiś przeciek, że mimo wszystko oni nabędą tą ziemię. Zaczęli tutaj trochę inwestować i zaczęli myśleć, żeby pozostać i w jaki sposób to nabyć. Nie wiem, czy ktoś to zauważył w ogóle na swoim terenie, bo była taka dość głośna polityka, że te gospodarstwa właśnie tak podchodziły. Dlaczego nagle się stało tak, że oni tutaj budują te magazyny, robią takie potężne inwestycje w tym okresie przejściowym? Czyli ja, gdybym nie miał pewności, co będzie po tym 2016, będąc obcokrajowcem, to bym nie inwestował tyle pieniędzy. No bo ja nie wiem, czy to będzie moje, czy co. Te dzierżawy, jak na którymś spotkaniu było powiedziane, że najpóźniejsza chyba dzierżawa się kończy w 2022. Inwestując na taki areał, na magazyn miliony złotych, no to nie ma kalkulacji, nie ma ekonomii zwrotu tego. Lepiej sprzedać na bieżąco, zwinąć się i co sezon sobie tak robić i po co to inwestować. Czyli oni muszą mieć gdzieś przecieki i oni muszą być pewni, że oni tutaj jednak zostaną. Czyli tak szczerze, uczciwie, szkoda, że właśnie tutaj już nie ma pana posła, że my już jesteśmy skolonizowani. Takie jest moje zdanie. I jeśli się nie zrobi tego dziś, najpóźniej jutro, ewentualnie pojutrze, to jeśli mają być wybory za 2 lata, to już ja uważam, że to już jest za późno.